Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy serdecznie. My Państwa nie widzimy, ale mam nadzieję, że Państwo nas widzicie i słyszycie dobrze. Agnieszka Karaskorzylicz i Ola Kochanowska. Pracujemy razem w Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Witamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy Państwu za Państwa obecność. Jeszcze może Agnieszko, zanim zaczniesz prowadzić, to chciałabym się zapytać Państwa, czy nas dobrze widać i słychać? Czy widzicie Państwo grafikę i czy słychać dobrze nasze głosy? Widzę, że ktoś pisze, więc wnioskuję, że... O, super. Bardzo dziękuję Panu za odpowiedź. Ekstra. Dziękuję. To już oddaję Tobie, Agnieszko, głos. Dziękuję Ci, Olu, że tu będziesz czuwała nad nami, też technicznie. Chciałabym powiedzieć Państwu, że to, co dzisiaj wspólnie tutaj będziemy przeżywać, dzielić się, to też i to, co ja będę Państwu przekazywać, to jest głos całego naszego zespołu. Nasza fundacja działa od 2007 roku. I od 2007 roku uczymy się wspólnie, wymieniamy się doświadczeniem, jak pomagać uchodźcom, rodzinom z Czeczenii, z Syrii, z Afganistanu. I to, co dzieje się dzisiaj, to, co wspólnie przeżywamy, to jest coś, co jakby my znaliśmy wcześniej, ale w takiej mikroskali. I jesteśmy dzisiaj po to, żeby podzielić się z Państwem tym, czego już doświadczaliśmy i co by dla Państwa mogłoby być właśnie cenne w tym, co teraz się dzieje. I chciałabym powiedzieć, że ta pierwsza część naszego spotkania to będzie takie moje wprowadzenie, może Ola będzie chciała też coś dodać, a później będzie czas i przestrzeń na Państwa pytania, potrzeby, różne wątpliwości. Tytuł tego webinaru wymyśliłyśmy tak na gorąco. Ja się potem zastanawiałam, czy to określenie, że chcemy gościć pod naszymi dachami uchodźców, czy to słowo gościnność jest, że tak powiem, dobrym określeniem tego tytułu. Ja bym bardziej mówiła o przyjmowaniu. I to spotkanie jest też po to, żebyście Państwo mieli świadomość tego, co się z Państwem też dzieje, z Państwa bliskimi, rodzinami, właśnie kiedy przyjmujecie pod dach osoby, które uciekają przed wojną. Z taką troską i też z taką świadomością, że to pomaganie jest trudne i wyczerpujące, obciążające. I że pomagać, wszyscy się uczymy i trzeba pomagać świadomie. Ale zanim przejdę jakby do tego, co bym chciała Państwu przekazać, to chciałabym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy właśnie przyjmują pod swój dach do swoich rodzin uchodźców z Ukrainy. My tutaj w zespole jesteśmy poruszeni i pod wrażeniem takiego oceanu dobroci, takiej fali serdeczności, życzliwości. I każdego dnia jakby obserwując, ale też uczestnicząc w tym, co się dzieje, mamy poczucie, że naprawdę jako też społeczeństwo zdajemy egzamin naprawdę z tego, co jest najtrudniejsze, z takiej ludzkiej potrzeby wsparcia i udzielania pomocy. Chciałabym zaprosić Państwa do takiej refleksji. To będą takie dwie perspektywy. Spojrzenia na nas, właśnie tych pomagaczy, na to, co się dzieje z nami, z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi. I na druga perspektywa, to, co przeżywają właśnie uchodźcy,
co przeżywają osoby, które uciekają przed tym, tą straszliwą tragedią i dramatem wojny. Myślę sobie, że najważniejsze w tym przyjmowaniu dzisiaj jest ta świadomość tego, że nasze domy, choć nie wiemy na jak długo, stają się poniekąd azylem, stają się taką przestrzenią. Koleżanka jedna z zespołu nazwała przystanią, przystankiem, że to nie jest tak, że my, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni też jakby w naszej kulturze, w naszej tradycji do przyjmowania, do gościnności, właśnie to nie jest taka zwykła, czysta polska gościnność. My otwieramy nasze domy, przyjmujemy do rodzin ludzi, którzy przeżywają traumę wojenną. I oni bardzo często oczekują właśnie od nas tego, że damy im chociaż na moment takie poczucie bezpieczeństwa, tego, że ten świat się im nie zawalił, że mogą najpierw właśnie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, nie wiem, położyć się na kilka godzin snu, odpocząć i zobaczyć, że chociaż na moment gdzieś można poczuć się na nowo bezpiecznym. Ale to przyjmowanie wcale nie jest takie łatwe, bo przyjmujemy do swojej przestrzeni i nie wiemy też bardzo często na jak długo. Więc myślę sobie, że w tej gorączce, takiej euforii pomagania, bo to jest też bardzo dużo w tym emocji, musimy być świadomi, że to przeżywanie jest wspólne. Badania też pokazują, że osoby, które pomagają uchodźcom właśnie w tej traumie uchodźczej, też przeżywają podobne emocje, czyli my też jesteśmy narażeni poniekąd na tą traumę. Te silne emocje, które się w nas rodzą, ale też w tych naszych rodzinnych relacjach, my je przejmujemy. Więc jeżeli to trwa długo, możemy mieć też takie poczucie zmęczenia, obciążenia. Ja już teraz też w rozmowach z wolontariuszami, z właśnie osobami, które przyjmują do domu, słyszę, że pojawiają się kłopoty ze snem, że czasami jest tak, że właśnie ma się takie poczucie, że ta praca, te wszystkie codzienne rzeczy, które do tej pory się robiło, że stają się mniej ważne, że się gdzieś gubimy w tym takiej codzienności, ale też możemy mieć kłopoty z koncentracją, z pamięcią, bo to są bardzo silne emocje. Więc myślę sobie, że warto być świadomym tego, że to jest naturalne, ale że każdy ratownik najpierw musi zaczynać jakby od tego, żeby nie stracić właśnie kontrolę i zarządzać zarówno jakby swoją kondycją, swoimi emocjami, ale też tymi emocjami w rodzinie. Więc taka świadomość tego, że my też, żeby pomagać skutecznie, być z tymi ludźmi, którzy nas potrzebują, my też potrzebujemy takiego resetu, odpoczynku. Więc żeby nie zapominać o tym, że my też potrzebujemy tego, żeby ładować nasze akumulatory i żeby wyjść na spacer, pobiegać, pobyć ze swoimi dziećmi, żeby to nie było tak, że my cały czas jesteśmy gdzieś zanurzeni w tym pomaganiu, cały czas jesteśmy skoncentrowani tylko na to, co się dzieje właśnie w tym przyjmowaniu i wspieraniu rodziny, którą przyjęliśmy pod swój dach. Myślę sobie, że też to, co teraz przeżywamy, to jest taka wspólnota naszych losów. Jako też terapeuta w taki rodzinny, systemowy, myślę sobie, że w naszych rodzinach, jak jest starsze pokolenie, na przykład w rodzinie,
to też mogą bardzo często dochodzić różne takie traumy międzypokoleniowe związane z ich wojennymi wspomnieniami, przeżyciami. I też bardzo warto na to zwracać uwagę, bo to jest coś takiego naturalnego, co się wyzwala, ale to też może być obciążające i trudne, zwłaszcza dla tego starszego pokolenia, bo oni się czują też bardzo często bezsilni, bezradni, bo nie mogą też tak aktywnie uczestniczyć. Wiem, ostatnio słyszałam, że większość w Warszawie osób, które pomagają, to są ludzie młodzi, to jest bardzo pozytywne, to są kobiety, właśnie całe rodziny, a no to starsze pokolenie nie zawsze może się w tym gdzieś odnaleźć i włączyć. Bardzo ważna jest motywacja. Dlaczego my przyjmujemy, dlaczego chcemy pomagać? I tutaj myślę sobie, że warto, jeżeli przyjmujemy do domu, jakby rozmawiać wcześniej, jeżeli się uda, o tym z całą rodziną, czyli taka narada rodzinna o tym, co ma się wydarzyć, ale też jak podzielimy tą przestrzeń, jak zachowamy te granice naszego dotychczasowego przestrzeni rodzinnej, żeby nasze dzieci nie miały poczucia, że im się gdzieś odbiera prywatność, przestrzeń do nauki, i żeby tutaj szukać jakiejś takiej zdrowej w tym równowagi i też to monitorować gdzieś, być też uważnym na to, co się dzieje w naszych rodzinnych relacjach, żeby nie zgubić takiego momentu, kiedy powoli będziemy opadać z sił, ale też szczególnie dzieci będą się czuły trochę na drugim miejscu, gdzieś opuszczone. One bardzo często nie wiedzą, co się dzieje, też nie bardzo potrafią do końca sobie to jakoś przetworzyć, więc takie rozmowy z nimi na ten temat też są bardzo codzienne, ale właśnie takie gdzieś tylko w waszym rodzinnym gronie bardzo są tutaj pomocne. Też, żeby nie rezygnować z takich dotychczasowych, nie wiem, rytuałów, i bo oczywiście to przyjmowanie, gdzieś bycie, wspieranie tej rodziny, z którą jesteśmy, jest bardzo ważne i za chwilę gdzieś postaram się też do tego nawiązać, jak to robić, ale żeby właśnie to takie bycie z nimi, zajmowanie się nimi nie sprawiło, że zapomnimy o naszych jakichś właśnie wspólnych posiłkach rodzinnych, odrabianiu lekcji z dziećmi, czy zawożeniu ich na ich zajęcia, bo no, dobrze by było, żeby nie robić całkowitej jakby rewolucji w tym, co dotychczas, nie wiem, było ułożone, było takim rodzinnym, nie wiem, rytmem, żeby tutaj bardzo gdzieś zwracać na to uwagę. I właśnie, żeby gospodarować tą energią, żeby, no, oczywiście my mamy bardzo taką, też taką wylewność, skłonność, chęć mówienia, że właśnie tym, których przyjmujemy, czujcie się jak u siebie w domu. Ale to nie jest ich dom w takim sensie, że to też myślę sobie bardzo ważne, żeby oni nie mieli takiego poczucia, że my chcemy jakby zbyt wiele naraz, to znaczy, że my im dajemy schronienie, dajemy im właśnie ten kawałek jakby takiej przystani, takiej bezpiecznej przestrzeni, ale nie chodzi o to od razu, żeby jakoś bardzo te więzi stały się bliskie, bo być może oni wcale nie będą chcieli ani na dłużej z nami się zaprzyjaźniać, ani tak naprawdę traktować naszego domu jako domu do końca rodzinnego, bo oni też nie są dzisiaj, myślę, w większości na to gotowi, bo oni są w swoich domach i
oni tak naprawdę są przy swoich bliskich. I to, że są tutaj fizycznie, to nie oznacza, że oni będą mogli gdzieś z taką otwartością, będą gotowi na to, żeby z nami chcieć właśnie być bliżej. Myślę sobie, że bardzo też ważne jest to, żeby mieć taką jakby uważność na taką też powściągliwość w takim w takiej chęci jakby pomagania, żeby nie robić, że tak powiem, też za wiele naraz, żeby też mierzyć siły na zamiary i żeby może właśnie gdzieś na początku umówić się przede wszystkim samym ze sobą, właśnie ze swoją rodziną, że dajemy dach, schronienie, ale że nie będziemy jakby więcej mogli zrobić, bo po prostu nasza rodzina nie jest w stanie robić wszystkiego naraz, czyli powściągliwość w tym pomaganiu i taka metoda małych kroków, czyli taka jakby wieloetapowość, żeby nie chcieć wszystkiego naraz, a tak naprawdę czasami to poczucie bezpieczeństwa to jest właśnie ta tylko przestrzeń fizyczna, którą dajemy, nie wiem, dostęp do Wi-Fi, bo oni chcą właśnie być w kontakcie ze swoimi bliskimi i nie oczekują od nas tego, co nam by się wydawało, że musimy im zaoferować. No i czasami po prostu to są bardzo drobne rzeczy, jak nie wiem, pomoc w kupieniu biletów na komunikację, czy właśnie jakby wyposażenie w jakieś takie najprostsze umiejętności, nie wiem, poruszania się po mieście, orientowania się jakby w tym, jak się po nim poruszać. Bardzo też jest ważne właśnie to zarządzanie swoimi emocjami, żebyśmy byli świadomi, co się z nami dzieje, też po to, żeby nie tylko chronić jakby przed tymi czasami bardzo silnymi emocjami właśnie tych, którzy do nas przychodzą po to schronienie, żeby im nie dodawać, nie wiem, lęku, naszego napięcia, ale żeby też nie przekazywać sobie tego wzajemnie, nie wiem, w relacji tej dorosłej, ale też dzieciom, żebyśmy potrafili gdzieś być świadomi tego, że te emocje są, nazywać je, ale żeby gdzieś jednak mimo wszystko tym zarządzać i zbyt dużo też nie w taki lękowy sposób, bardzo emocjonalny, nie siadać do stołu, jak wieziemy swoje dziecko do szkoły, żeby gdzieś dać przestrzeń do tego, żeby jednak żyć taką normalnością i starać się właśnie, żeby ten cały dramat uchodźców i wojny, żeby to jakby nie przenikało do wszystkich przestrzeń naszego życia i przede wszystkim, żeby też dawkować i chronić tych najmłodszych przed tym. I to chyba by było, myślę, że Państwo będą jeszcze zadawać wiele pytań na ten temat, ale może powoli spróbowałabym przejść do tego, właśnie do tej perspektywy uchodźców, czyli osób, które przyjmujemy pod nasz rodzinny dach. Czego oni od nas potrzebują? Oprócz właśnie tego, o czym już wspominałam, żeby nasz dom na chwilę stał się tą przystanią, niezależnie od tego, na jak długo będą, czy jest to tylko przystań i przystanek w dalszej drodze, czy i kiedy będą mogli wrócić do siebie.
Może zacznę od tego, że, co jest takie też uniwersalne i dotyczy nie tylko uchodźców z Ukrainy. Bardzo ważny jest szacunek i taka uważność na to, że oni mają też potrzebę takiego uszanowania ich poczucia godności, szacunku do nich samych. I tutaj bardzo też tak jakoś zachęca do tego, żeby uczyć się ich imion i poprawnie wymawiać te imiona, żeby gdzieś uszanować to, że oni te różnice kulturowe, że oni być może, nie wiem, są innego wyznania wśród uchodźców z Ukrainy, jest sporo grekokatolików, sporo prawosławnych osób, ale też właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie osoby z Ukrainy, oni mają bardzo dużą potrzebę właśnie takiego wzmacniania i podkreślania ich poczucia tożsamości narodowej. Może będzie dla Państwa ciekawostką, dla mnie to było takie odkrycie, że to jest naród w Europie, jeden z takich najliczniejszych, 41 milionów ludzi, ale też bardzo wykształconych. Proszę pamiętać, że no my widzimy uciekinierów zmęczonych, czasami ludzi jakby takich przemęczonych, no fizycznie zaniedbanych, ale bardzo często to są ludzie, którzy do tej pory mieli swoje zawody, mieli swoje firmy, nie wiem, uczyli na uniwersytetach, byli lekarzami. I oni potrzebują, żebyśmy nadal gdzieś widzieli w nich te osoby właśnie, które w Ukrainie zdobywały edukację, odnosiły wiele sukcesów i zawodowych, i jako naród też bardzo sprawnie właśnie to państwo, z tym państwem swoim zarządzali. Ja sobie uświadomiłam, dlaczego tak bardzo właśnie, dlaczego ta wojna wybuchła w takim sensie, dlaczego ta Ukraina jest taką niesamowicie w tej chwili właśnie tak brutalnie najeżdżaną takim obszarem w Europie przez Putina. I dla mnie to było poruszające, jak wyczytałam, że to jest czwarty kraj na świecie, jeżeli chodzi o zasoby gazu. Czwarty kraj na świecie pod względem takiej mocy, którą się wytwarza w elektrowniach atomowych. To jest kraj zasobny w uran, w złoża tytanu, żelaza. I gdzieś wyczytałam, że to są tak żyzne ziemie, jeżeli chodzi o rolnictwo, że Ukraina posiada zasoby wystarczające na wyżywienie 600 milionów ludzi. Więc Ukraińcy mają taką potrzebę, żeby właśnie to dostrzec, żeby o tym wiedzieć, żeby o tym mówić, żeby gdzieś właśnie być świadomym tego, co oni tracą w takim sensie właśnie jako państwo, kim do tej pory byli i co reprezentowali jako kraj, jako naród. Bardzo myślę ważne jest to też, żebyśmy starali się jakiś zbudować też komunikację wspólną i taką przestrzeń do rozmów. I tutaj znalazłam taki Empik, udostępnia taką aplikację. Jeden z właśnie tłumaczy takich, ale jest tego mnóstwo, więc no, takie uczenie się może takich podstawowych jakichś zwrotów, żeby oni też poczuli taką naszą
właśnie chęć uczenia się od nich ich języka, nie tylko oczekiwali, że oni będą zapamiętywali podstawowe jakieś wyrażenia czy słowa polskie. Bardzo, jako psycholog, myślę sobie, że bardzo ważna jest świadomość, że ci ludzie są pod wpływem traumy wojennej, czyli bardzo często będą mieli poczucie takiego totalnego odrealnienia, szoku. Może być tak, że nie będziemy potrafili się z nimi komunikować w taki sposób, że oni będą wycofani z kontaktu takiego emocjonalnego, że nie będą wcale chcieli z nami wspólnie siadać do stołu, rozmawiać. Może tak być, że będą, ale ludzie po takich doświadczeniach, oni przede wszystkim gdzieś są skupieni na sobie. Właśnie matki będą jakby z taką czasami bardzo dużą troską skupione na tym, czy dzieciom jest dobrze, czy dzieci są nakarmione, czy nie jest im dobrze, i będą zapominały o swojej potrzebie głodu, o swoim komforcie. Bardzo często też to są różne sytuacje, ale te osoby zostawiły swoich bliskich właśnie w tym zagrożeniu, gdzieś w schronach. Ja rozmawiałam właśnie z osobami, które bezpośrednio w tych ośrodkach właśnie przyjmujących uchodźców pracują. Bardzo często są to straszne dramaty w takim sensie, że w domach zostali ci, którzy nie byli w stanie się ewakuować, czyli rodzina ma starsze osoby, które tam zostały, bo na przykład były te osoby niezdolne do podróży, chore onkologicznie, albo po prostu ich wiek nie pozwalał na ewakuację, na ucieczkę. Bardzo często też kobiety myślą o swoich mężach, którzy właśnie walczą i są na froncie. Być może też spotkacie się Państwo z tym, że te kobiety już straciły tych mężów albo kogoś bliskiego, syna, więc będą w żałobie, będą w stanie właśnie bardzo takiej głębokiej, bo bardzo takiej świeżej żałoby. Często jest też tak, że te osoby nie mają kontaktu, bo właśnie ten kontakt został przerwany z bliskim. Gdzieś szukają tych bliskich, poszukują, więc to jest też takie cały czas skupienie na tym, co się dzieje tam. Więc osoba, która ucieka od wojny, ona jest cały czas jakby w tej rzeczywistości wojennej. Jeszcze długo będzie gdzieś myślami i emocjami tam. I nawet jeżeli będziemy starali się, co jest bardzo właśnie ważne, gdzieś tu i teraz jakoś przekierowywać tą ich uwagę na to, że są bezpieczni, że niedługo tutaj właśnie dzieci będą mogły mieć zajęcia, pójść do szkoły. I jeżeli będziemy się starać właśnie te emocje jakoś ich stabilizować poprzez zajmowanie właśnie taką codzienną rutyną, nie wiem, będziemy przekazywać, bo to też jest bardzo ważne, taką motywować do działania, chęć gdzieś pójścia do sklepów, też robienia takich codziennych rzeczy, to będzie też im pomagać, ale to nie oznacza, że to będzie całkowite oderwanie od tego, co się w nich dzieje emocjonalnie. Słyszałam też, że bardzo często najgorsza pora dnia właśnie
To jest wieczór, noc, kiedy zwłaszcza kobiety kładą się, dzieci już śpią i wtedy przychodzi ta najgorsza chwila, kiedy przychodzą wspomnienia, ale też właśnie ta troska, to przerażenie o tych, którzy zostali. Myślę sobie, że bardzo właśnie jest ważna nasza świadomość tego i takie uszanowanie, przyjęcie tego, co się z nimi dzieje, że oni cały czas gdzieś emocjonalnie jeszcze nie potrafią i może długo nie będą potrafili być tutaj z nami. Ale właśnie ważna też jest ta codzienność i takie próby przywracania jakby takimi małymi krokami, więc jeżeli jest potrzebna no, właśnie poszukiwanie pracy i nauka języka, jeżeli ktoś już się zdecydował, no to wiadomo, że tych różnych takich możliwości jest coraz więcej, różne kursy online bezpłatne, różnego rodzaju właśnie pomoc w poszukiwaniu pracy, ale też bardzo ważne, żebyśmy też czasami zwracali uwagę na te potrzeby takie związane z ciałem, jeżeli właśnie ktoś z uchodźców poprosi nas o wizytę u lekarza, żebyśmy potrafili towarzyszyć i gdzieś może do takiego lekarza zawieźć czy skomunikować. I tutaj takie różne właśnie też są aplikacje, możliwości, żeby też jeżeli trafimy na lekarza, który nie mówi po rosyjsku czy po ukraińsku, żeby posługiwać się właśnie takimi różnymi pomocami, żeby właśnie ta osoba, którą zawieziemy do lekarza, nie poczuła po raz kolejny się jakby bezradnie, a czasami może być w bólu, czy nie potrafi po prostu gdzieś opisać to, co fizycznie jej dolega. Więc no, takie wyposażanie właśnie w tu i teraz, w to, co im potrzeba, bo to jest najważniejsze, żebyśmy nie robili, nie wymyślali za nich, co im potrzeba, żebyśmy odpowiadali na ich potrzeby, zadawanie pytań, dopytywanie, czego im potrzeba, co na dzień dzisiejszy, tu i teraz byłoby im pomocne, żeby to odpowiadało na ich potrzeby, ale żeby bardziej jakby podążać za tym, co się z nimi dzieje i czego potrzebują, niż wymyślać to samemu i zalewać ich właśnie takim czasami naszą aktywnością. I myślę sobie, że my w tym pomaganiu czasami możemy być też bardzo tacy za szybcy i właśnie no, czasami to wynika jakby z naszego lęku, napięcia i chcemy bardzo gdzieś tutaj za szybko pomóc, a to może bardziej zaszkodzić. I jeszcze jedna, myślę sobie, bardzo ważna kwestia, żeby nie doprowadzać, my to nazywamy w psychologii, do powtórnej retraumatyzacji, czyli poprzez zadawanie pytań o to, co oni przeżyli, taką czasami ludzką ciekawość, która tutaj jest naprawdę czasami bardzo szkodliwa, bo tu nie chodzi o brak zainteresowania, o obojętność, ale że to nie są pytania na teraz. My, jeżeli oni sami zaczynają o tym opowiadać, to co przeżyli, o tych dramatycznych sytuacjach bombardowania, właśnie samej ucieczki, zagrożenia życia, to potrzeba wysłuchania i wtedy, jeżeli oni zaczynają mówić, to bez względu na to, co my robimy, gdzieś do czego się spieszymy, największą pomocą jest właśnie danie takiej przestrzeni do wysłuchania, do pobycia z nimi w tym, co oni przeżywają. Natomiast bardzo, bardzo uczulam na to, żeby nie pytać samemu, żeby nie dopytywać, nie drążyć samemu tego, co oni przeszli, ponieważ oni cały czas są w bardzo głębokiej traumie i to dla nich będzie jeszcze większa krzywda i szkoda.
Tak samo gdzieś taka cały czas obecność, nie wiem, obrazu telewizyjnego z monitorów, komputera, gdzie non-stop dochodzą informacje, które są informacjami medialnymi, więc bardzo emocjonalnie oddziaływującymi, żeby to wyciszyć, żeby to dawkować. Oni potrzebują wiedzieć, ale oni sami będą tego szukać na własną rękę i sami sobie będą to dawkować. Natomiast żebyśmy my gdzieś starali się właśnie w swoich domach tą taką strefę ciszy, w takim sensie, żeby właśnie nie było cały czas gdzieś takiego narażenia ich na obraz, na... Nawet jeżeli oni nie rozumieją polskiego, to sam obraz, to co w tych informacjach się pojawia, może być dla nich po prostu bardzo, bardzo szkodliwy. I właśnie szukanie zasobów, czyli takie jakby cały czas obserwowanie ich, gdzieś poznawanie, co możemy ich włączyć. Oczywiście zachowując jakby tutaj przestrzeń naszych dotychczasowych rodzinnych działań, ale żeby właśnie, jeżeli taka rodzina, którą przyjęliśmy, nie wiem, matka, jeżeli rodzice chcą w czymś, do czegoś się włączyć, właśnie pomóc nam w zrobieniu zakupów, gdzieś pójść z nami na spacer, pomóc w przygotowywaniu posiłków, to jak najbardziej, właśnie mając tak na uwadze to, że człowiek w traumie potrzebuje poczuć się silny, choć na moment, jakby sprawczy, przypomnieć sobie, co do tej pory potrafił robić, w czym jest dobry, żeby to im jakby starać się przywracać i dawać im, stwarzać takie okazje, oczywiście pytając ich o zgodę, żeby mogli rzeczywiście poczuć na nowo siłę, ale krok po kroku. I żebyśmy jakoś też, no, żeby oni mogli poczuć, że też są w naszym domu, ale nie są tylko właśnie biernie, nie są tylko kimś, kto no, jakby zamieszkał, ale nie może jakby działać i nie może nic zrobić, bo myślę sobie, że te osoby, które przyjmujemy, właśnie nie gościmy, tylko przyjmujemy, one też chcą poczuć się potrzebne. Ja mam jakieś takie poczucie, że kobiety właśnie, kobiety w Ukrainie, one mają bardzo dużą potrzebę nie tylko dbania o swoje rodziny, o swoje dzieci, ale też są bardzo właśnie takie sprawcze, takie działające, takie zarządzające, takie starające się, kreatywne, starające się w różnych sytuacjach właśnie szukać dobrych rozwiązań. Więc myślę sobie, że dobrze jakby to dostrzegać i też w umiejętny sposób gdzieś wykorzystywać właśnie w takich najdrobniejszych, ale naturalnych sytuacjach, jak właśnie przyrządzanie posiłków tutaj, ale nie tylko. Czyli uruchamianie zasobów i sprawczości. Jeszcze na koniec, bo patrzę tak na czas i chciałabym Państwu zostawić właśnie co najmniej 45 minut na pytania. Chciałabym powiedzieć tak, że czasami jest tak, że no możemy mieć do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy będzie potrzebna pomoc taka profesjonalna, czasami psychiatryczna czy psychologiczna. To znaczy, kiedy widzimy, że to nie jest tylko po kilku dniach jakby przebywania wspólnie
patrzenia na osoby, które przyjęliśmy pod nasz dach, że to nie jest tylko właśnie przemęczenie, takie właśnie zmęczenie drogą, no i jakby taka destabilizacja związana z tą traumą wojenną, ale że zaczyna się coś dziać, co nas niepokoi, że ta osoba no, zaczyna być wybuchowa, trudna w kontakcie, nie panować nad sobą, ale też sygnalizuje, że nie radzi sobie, że nie śpi, że ma bardzo właśnie silne lęki. To jest, myślę, taki moment, kiedy warto właśnie tutaj poszukać pomocy specjalisty i jakby zadbać o to, żeby taka osoba, takiej osobie tą pomoc specjalistyczną udzielić. My w fundacji mamy właśnie różnego rodzaju formy tej pomocy i będą mogli Państwo też sobie jakby później wchodząc na naszą stronę zobaczyć, ale zajmujemy się właśnie taką profesjonalną pomocą, jak jakby ten stan się przedłuża i ten, no, objawy zaburzeń stresu posttraumatycznego się ewidentnie nasilają i wymagają czy leczenia farmakologicznego, czy właśnie jakby terapii i dalszej interwencji. Możecie mieć Państwo też czasami do czynienia z atakami paniki. To jest taka świadomość tego, że różne sytuacje mogą uruchamiać właśnie jakaś wiadomość, która nagle przychodzi w środku nocy do tych osób, bo dowiadują się właśnie o śmierci kogoś bliskiego, o tym, że został zbombardowany ich dom w Ukrainie. To jest też, myślę, bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak zareagować. Tutaj jedna z koleżanek przygotowała taki materiał, jak pomóc osobie w panice, jak pomóc w czasie ataku paniki. Ale też bardzo ważne jest to, żebyśmy gdzieś sami byli przygotowani na to, że taka osoba może bardzo emocjonalnie w takich sytuacjach zareagować i nie wiem, szloch, płacz, takie bardzo silne reakcje emocjonalne, żebyśmy się gdzieś sami przygotowali na to, żebyśmy się starali po prostu to w sobie jakoś umieścić, skontenerować. To jest bardzo trudne, bo jeżeli to się powtarza, no to my sami też będziemy potrzebowali wsparcia. No, słyszałam o takich przypadkach, że wolontariusze, szczególnie właśnie ci, którzy są w tej chwili na dworcach, w tych halach, które udostępniają schronienie, oni po kilkunastu godzinach po prostu nie załamują się psychicznie, nie są w stanie dalej tej pracy kontynuować. To jest właśnie taki moment, kiedy trzeba sobie uświadomić, żeby móc pomagać, trzeba samemu gdzieś mieć na to zasoby. Czyli no, ratownik najpierw musi, że tak powiem, dbać o swoje bezpieczeństwo i najpierw sam musi gdzieś mierzyć właśnie swoją formę, swoją siłę. I tutaj Państwo też w swoich domach też, myślę sobie, możecie się jakoś wymieniać, to znaczy w takim sensie, że jeżeli ktoś ma gorszy dzień, czy po prostu nie jest w stanie z tymi ludźmi być, to żeby się jakoś móc dzielić, wymieniać, żeby dbać też właśnie o swoje zasoby i jakby tutaj cały czas je monitorować. I przede wszystkim też myślę dbać o to, żeby mieć swoją przestrzeń do odpoczynku, do prywatności, też jakby nie pomagając, nie zaniedbać swojej pracy, swoich obowiązków, bo to wcześniej czy później też skończy się
jakąś frustracją i wypaleniem, właśnie jeżeli chodzi o jakby ten kawałek naszego pomagania. Dobrze, to ja myślę sobie, że chyba najważniejsze rzeczy Państwu powiedziałam i przekazałam. Mam nadzieję, że to był tylko taki impuls do tego, żebyśmy wspólnie teraz porozmawiali i się gdzieś właśnie poproszę o pytania, może właśnie powymieniali też swoimi doświadczeniami. Także czekam na pytania, proszę pisać, bo chciałabym też bardzo konkretnie gdzieś tutaj Państwu móc odpowiedzieć na. Mam tak, przyjęliśmy rodzinę czteroosobową, matkę z dwójką dzieci i babcię. W tej chwili wydaje się z nami dobrze dogadywać. Mamy duży dom, każdy ma sporo przestrzeni, mają pieniądze, samochód i są bardziej samodzielni. Mimo że nie mówią po polsku, uderzyło nas natomiast, że są przekonani, że wrócą do domu. Najpóźniej za tydzień, jak przygotowywać się na sytuację, kiedy dotrze do nich, że ich pobyt może być dłuższy, że być może domu już nie ma, pieniądze się skończą. No, ja myślę, żeby dawać im nadzieję w takim sensie, żeby raczej jakby wysłuchać, oni sami się będą konfrontować z tą rzeczywistością, żeby ich nie urealniać za szybko, w takim sensie, że no, może raczej umówić się z nimi, że na ile Państwo możecie im dać możliwość mieszkania, na jak długo, w takim sensie, żeby oni mieli jakąś perspektywę, gdyby było tak, że nie będą mogli za tydzień wrócić do swojego domu. Więc myślę sobie, że bardziej właśnie tutaj ze swojej strony taką jakby perspektywę czasową i ze strony Państwa, jakie macie możliwości, żeby mogli dalej u Was mieszkać, żeby oni po prostu wiedzieli, na co mogą liczyć. Natomiast oni sami gdzieś będą, myślę, no widzieć, jak ta sytuacja się rozwija, no i to trochę jakby nikt z zewnątrz przyjdzie, ale najważniejsze, żeby im nie odbierać tej nadziei. To poproszę o dalsze pytania. Co dla Państwa jest najtrudniejsze? Co, z czym się jakby zderzacie w Waszych domach? Co, jak Wasze dzieci reagują na to? W jakiej jesteście kondycji? Ja też chciałabym powiedzieć, że my uruchomimy taki dyżur psychologiczny, żebyście Państwo też mieli takie wsparcie jakby poza tym spotkaniem. Na bieżąco właśnie telefonicznie będzie można do nas dzwonić i taki dyżur będziemy uruchamiać w tej chwili też, żeby jeżeli coś się pojawi trudnego na bieżąco, żeby Państwa w tym wspierać. Przyjęliśmy rodzinę czteroosobową. Zaraz, to już chyba było to pytanie. Ktoś coś jeszcze pisze. Bardzo też jesteśmy tutaj w zespole. Przygotowujemy się na przyjęcie rodziny około 6 osób. Mamy możliwość w piwnicy postawić kuchenkę, lodówkę, żeby byli bardziej niezależni. Czy to dobry pomysł? No, ja myślę sobie, że najważniejsze jest to, jak ta piwnica wygląda, żeby ona nie budziła jednak skojarzeń ze schronem, czyli, no bo piwnica jakby, jeżeli ona jest oświetlona, jeżeli
Znaczy na pewno dobrze, żeby korzystali sami właśnie z kuchenki, z lodówki, ale myślę sobie, że może właśnie, że, żeby byli niezależni, ale wszystko też jakoś może zależy od aranżacji tego, żeby to nie było po prostu, no, mówimy o takich flashbackach, czyli takim jakby nie uruchomiało tych traumatycznych wspomnień. Kolejne pytanie. Jest u nas mama z 11-letnim chłopcem. Obserwując z boku, podejrzewam, że syn być może ma lekkie spektrum autyzmu albo to reakcja na stres. Czy warto o to pytać? Jak o to zapytać? Mamy barierę językową. Posługujemy się głównie translatorem. Więc myślę sobie tak, że dzieci bardzo różnie reagują na traumy. Słyszałam o chłopcu, który przez właśnie w jakiejś takiej dużej hali, on z mamą się schronił chyba na torbarze. Słyszałam, że przez 2 czy nawet 3 dni chodził non-stop z plecakiem na plecach, jakby w takim pogotowiu do ucieczki. Dzieci, one bardzo często po prostu albo właśnie szukają różnych sposobów poradzenia sobie poprzez różne rytuały, powtarzanie rzeczy, gdzieś szukają sobie czegoś, co daje im taką namiastkę poczucia bezpieczeństwa. Nie wiem, grają w tą samą grę, gdzieś, no, myślę sobie, że przede wszystkim gdzieś szukają. No, nie chcą oddzielać się najpierw od najbliższych, bo to jest jakby taki bufor, więc te najmłodsze mogą cały czas trzymać mamę za rękę, nie chcieć się oddalić nawet na centymetr. No i ja bym na razie tutaj autyzmu nie podejrzewała. Myślę sobie, że jeżeli ta rodzina zostanie, no to być może w późniejszej jakby na późniejszym etapie będzie można jakby takiej tutaj, żeby to wyjaśnić, specjalistycznej pomocy udzielać i na pewno się znajdą takie miejsca. Natomiast no, dzieci potrzebują przestrzeni do takiego odreagowania, do tego, żeby właśnie móc pobiegać, pójść na plac zabaw, gdzieś poprzez ruch, poprzez taką aktywność fizyczną, no ale też właśnie zwierzęta są takim pośrednikiem. Jeżeli macie Państwo w domu psa czy kota, to on może być takim pośrednikiem. No albo właśnie jakieś przytulanki, misie. Najpierw zanim właśnie zaczniecie się zbliżać czy mówić do dziecka, to może być taki pośrednik, jakaś maskotka, jakaś kukiełka, coś co... No i ja sobie myślę, że też to jak... co wy robicie, to znaczy w takim sensie jak bawicie się z dziećmi, że to te dzieci będą obserwować, one się też powoli będą włączać, ale myślę, że tutaj małymi krokami i bardzo cierpliwie raczej właśnie, żeby gdzieś dać taką przestrzeń do kontaktu niż na jakby zbyt dużo proponować takim dzieciom czy mówić do nich. Kolejne pytania. Zaraz zobaczę, co tutaj się pojawiło. Przepraszam, ale tu mi się ciągle coś z ekranem dzieje. Od zeszłego tygodnia mieszka z nami 4-osobowa rodzina z 2 dzieci, 7-letnią dziewczynką i 14-letnim chłopcem. Chłopiec jest mocno wycofany. Jutro dzieci idą do szkoły. Boję się szczególnie dla niego, to może być dodatkowa trauma. Jak możemy mu pomóc? No, 14-letni chłopiec, on będzie szukał rówieśników, czyli innych nastolatków, więc myślę sobie, że najlepiej właśnie skontaktować go z innymi ukraińskimi nastolatkami. Ja widziałam gdzieś na tych forach facebookowych, że są właśnie dla nastolatków różne takie grupy wsparcia organizowane właśnie po ukraińsku, więc myślę sobie, że bardziej
właśnie mu coś takiego zaproponować, czy właśnie gdzieś go zawieźć. On będzie szukał bardziej właśnie takiej wymiany wsparcia rówieśników. Natomiast no, myślę sobie, że takie może poznanie tego, co on lubi słuchać, jeżeli chodzi o muzykę, jakie filmy ogląda, może czym się pasjonuje, no, no takie trochę zbudowanie z nim mostu, ale też bardzo pomału, bardzo, bardzo, on już jest jednak świadomy tego, co się dzieje, co go czeka, pewnie też cały czas gdzieś jest na tych wszystkich, no, w kontakcie na Instagramie, na Facebooku ze znajomymi. Także że myślę sobie, że tutaj raczej, żeby pomóc mu właśnie w takim na żywo gdzieś skontaktowaniu się z tymi rówieśnikami. A jeszcze tutaj osoba mówi o gonitwie myśli, pani Magda mówi o tym, że no, oni pewnie cały czas gdzieś są myślami właśnie w tym, co przeżyli, w tym, co się dzieje z ich bliskimi. Natomiast no, my możemy się też tym zarażać i to jest też bardzo takie naturalne, ludzkie, że my też będziemy po prostu to gdzieś przejmować, to ich napięcie, przerażenie, niepokój. Więc też właśnie bardzo ważne jest to, żebyśmy się od tego odrywali, żebyśmy nie rezygnowali z takiego też dotychczasowego naszego, jak ktoś chodził na jakieś zajęcia, nie wiem, sportowe, taneczne, żeby tego nie odkładał, bo żeby, jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, chodził z kijami do parku, żeby po prostu sobie to do tego dawał nadal prawo, bo my też będziemy w jakiś sposób no, przejmowali te wszystkie stany i gdzieś może nam nie starczyć po prostu sił. Też bardzo często możemy mieć kłopoty ze snem, możemy reagować też na ich stan, na ich stres. Bo jakieś wiadomości tu nie przeczytałam, a chciałabym zadbać o każdego z Państwa. Więc proszę jeszcze mi tutaj dać chwilę. Jak rozmawiać, przepraszam, bo to mi, jak rozmawiać z dorosłymi osobami o bardzo trudnych sytuacjach. Bliska rodzina, wnuki na wschodzie Ukrainy, którą trudno ściągnąć do Polski. Ja myślę, że bardziej słuchać, wsłuchiwać się w to, co oni mówią, co przeżywają. No niż jakby samemu mówić. To są takie sytuacje, że myślę, że bardziej chodzi o takie właśnie wysłuchanie, towarzyszenie. Myślę, że ta rozłąka jest bardzo trudna, bo to nie jest jakby taka sytuacja, że my mamy na to wpływ, co tam się dzieje. No i bycie razem w tej niepewności, w tym, co to jest chyba no, z taką empatią, właśnie szacunkiem, gdzieś akceptacją, żeby nie bać się łez, nie bać się szlochu, nie bać się naprawdę takiego ludzkiego bólu i cierpienia. Po prostu być w tym z nim. Jeśli w waszej okolicy jest ochotnicza straż pożarna, która używa syren na budynku, to musicie przygotować się na paniczną reakcję. Innym powodem
takiej reakcji może być włączony alarm pożarowy w szkole lub w innym miejscu. Szczególnie dzieci. Z mojego doświadczenia z palestyńskimi dziećmi wyglądało to tak, że chwytały plecaki i w płaczu wybiegały. Bardzo Panie Darku dziękuję za to. Właśnie to jest to, na co warto się przygotowywać, że nawet, nie wiem, karetka jadąca ulicą, to ja akurat mieszkam przy stacji krwiodawstwa, gdzie cały czas od rana słychać te karetki. To może właśnie powodować tą reakcję taką alarmową, może szczególnie wpłynąć na dzieci tak, że one po prostu będą na nowo w takim pogotowiu, w alercie do ucieczki. Tylko tak przypomnę, bo my też tutaj zachęcamy Państwa, żebyście właśnie korzystali z tych naszych takich spotkań o takiej interwencji właśnie kryzysowej. Przypomnę tylko, że my mamy właśnie w stresie jakby trzy takie drogi. Albo zastygamy, jakby ten paraliż, gdzieś zastygnięcie nas ratuje, albo ucieczka, no albo walka, działanie. No i każdy z nas po prostu ma inaczej. Natomiast dzieci po prostu albo zastygają w tym przerażeniu i lęku, albo uciekają. No i czasami właśnie ta ucieczka jest fizyczna, a czasami to jest taka ucieczka psychiczna, że po prostu gdzieś się blokują, zamykają i nie są w stanie powiedzieć ani słowa przez kilka dni, czy nawet zrobić żadnego jakby takiego wejść w reakcję z nami. Co tutaj jeszcze mamy? Bo mamy jeszcze sporo czasu, więc bardzo proszę, żebyście Państwo pytali, ale też zgłaszali nam, co my możemy też właśnie w zakresie, że tak powiem, tutaj naszych doświadczeń, w co możemy Państwa wyposażyć, czego brakuje, co jest dla Państwa byłoby użyteczne. Właśnie nie tylko jeżeli chodzi o wiedzę taką psychologiczną, ale też właśnie, nie wiem, może tutaj osoba pisze, więc poczekamy. Ja bym też chciała dodać, że czasami bardzo będzie pomocna taka farmakologiczna pomoc i tutaj lekarz psychiatra właśnie w takich ostrych stanach posttraumatycznego stresu będzie mógł po prostu ulżyć tym osobom właśnie poprzez zapisanie leków i to też warto rozważać, jeżeli stan tych osób będzie się pogarszał i będziecie Państwo widzieli, że to idzie w złym kierunku. Co tutaj? O. Czy powinniśmy osobom sugerować, żeby zgłosili się po status uchodźcy? No właśnie to jest myślę bardzo, bardzo trudna, bo do tej pory status uchodźcy wiązał się z oszczekiwaniem czasami miesiącami na to, żeby zalegalizować pobyt w Polsce i żeby dostać pozwolenie na pracę. Więc ja zapraszam na nasze właśnie tutaj spotkania online'owe, bo na pewno zorganizujemy też, żeby Państwa wyposażyć, bo te przepisy się cały czas zmieniają. W tej chwili Polska wpuszcza każdego uciekającego z Ukrainy na paszport biometryczny.
No i to są uchodźcy wojenni, więc to nie jest, w tej chwili jest też tak, że na przykład ja się spotkałam z tym, że i Francja, i Niemcy otwierają swoje granice i oni na przykład pisali w tych wszystkich właśnie informacjach, że przyjmują, ale właśnie osoby z Ukrainy, które nie mają jeszcze przyznanego statusu uchodźcy, więc no możemy im tutaj trochę taką jakby trochę im zaszkodzić, właśnie namawiając ich do takiej ścieżki. Ale w tych właśnie recepcyjnych, w tych punktach, które przyjmują uchodźców wojennych z Ukrainy w tej chwili, tam też są osoby, które udzielają na bieżąco informacji. No, ja muszę też z Państwem się podzielić tym, że ja też mam pod opieką uchodźców w ośrodku w Dębaku, ale nasza fundacja nie tylko właśnie działa w Dębaku, ale też na terenie całej Polski w tych ośrodkach, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. I tam są uchodźcy z Afganistanu, z Syrii, z Kongo, też bardzo dużo uchodźców z granicy właśnie białoruskiej, bo my mamy od września, końca sierpnia, kryzys humanitarny na tej granicy i tam ludzie, no był to, że tak powiem, właśnie taka zapowiedź tego bestialstwa putinowskiego, oni byli gdzieś przerzucani na tą granicę, najpierw przyjmowani w Moskwie, a później przerzucani na granicę białoruską i w bardzo brutalny sposób właśnie wypychani. Ale oni czekają w tych ośrodkach, ci, którzy zostali właśnie przyjęci, poprosili o azyl, o status uchodźcy, czekają wiele miesięcy na to, żeby ich jakby przyjąć, zalegalizować, dać im prawo pracy. No i to są też bardzo często matki z dziećmi, czasami to są rodziny, które są rozdzielone. Mam pod opieką panią z Konga z małym, malutkim dzieckiem, której mąż został na Litwie przez Straż Graniczną zatrzymany i oni są rozdzieleni, mąż jest w zamkniętym ośrodku, ona jest w otwartym i w tej chwili nie mogą, ona urodziła w Polsce dziecko i dziecko nigdy nie widziało ojca i w dalszym ciągu nie wiedzą, co z nimi będzie. Tak samo no, mamy mnóstwo rodzin już, które mają przyznany status uchodźcy z Afganistanu. Bardzo dużo rodzin i taki trochę apel do Państwa, żeby o nich nie zapominać, bo oni też będą potrzebować naszej pomocy właśnie w takiej adaptacji, w tym, żeby to życie... Oni też uciekali od wojny. Oni też, mam pod opieką dziewczynkę z 13-letnią z Afganistanu, która z Kabulu uciekała i udało jej się uciec z wujkiem i jego dziećmi, a mama i siostry zostały w Kabulu i ona codziennie też przeżywa to, czy oni są bezpieczni, co się tam dzieje, czy w ogóle kiedykolwiek będzie można ich gdzieś do Europy pomóc im się przedostać, więc tych uchodźców w Polsce mieliśmy już od dawna i cały czas oni są i potrzebują naszej pomocy. Tutaj mogę też podzielić się taką bardzo pozytywną historią, mianowicie z tej granicy białoruskiej, z Białorusią. Rodzina z Kamerunu została właśnie, jakby poprosiła o azyl i została przewieziona do ośrodka. I mama, tam jest 10-letnia dziewczynka, i mama była w ciąży bliźniaczej. Urodziła w 27 tygodniu dzięki naprawdę niesamowicie tej takiej, no bym powiedziała, zaangażowaniu, walce. Lekarze uratowali te dzieci, tych dwóch chłopców. I w tej chwili
Ta rodzina mieszka w Warszawie, co prawda tam mają mieszkanie do końca marca, ale wszyscy szukamy im dalszego schronienia. I to starsze dziecko, dziewczynka poszła już do szkoły i oni próbują się właśnie w Polsce jakoś zorganizować, chociaż jeszcze nie mogą podjąć pracy. Z perspektywy doświadczeń ośrodków z mojego miasta brakuje im głównie bielizny, kosmetyków. Warto kupić jakieś podstawy. No tak, tak właśnie to jest tak, że te osoby też bardzo często po prostu nie mają tych podstawowych rzeczy i właśnie to, o czym wspominałam, to takie uszanowanie ich takiej godności, że one też by chciały po prostu wyglądać, nie wiem, czysto, schludnie, że to nie chodzi o to, żeby ich obsypywać nie wiadomo jakimi ubraniami, ale żeby one mogły po prostu poczuć, że jak idą, nie wiem, jadą autobusem, tramwajem, idą ulicą, że są właśnie wyposażone w takie ubrania, które nie wyróżniają ich, nie sprawiają, że wyglądają jakoś niechlujnie czy inaczej niż inni. No, a właśnie bielizna, kosmetyki, no, to jest w ośrodkach też bardzo duża potrzeba. Każda z kobiet chciałaby mieć szampon do włosów, dezodorant, jakieś podstawowe kosmetyki, a po prostu to nie jest możliwe też ze względu na to, że nawet w tych ośrodkach jakby otwartych jest tylko zabezpieczenie tych takich podstawowych potrzeb i jakby tutaj różne fundacje też wspierają w tym, ale myślę, że warto właśnie myśleć o tym, że uchodźcom potrzeba po prostu to, co nam jest też potrzeba na co dzień i że taka nasza wyobraźnia, że to jest czasami po prostu, nie wiem, nawet szminka do ust. Ja mam takie obserwacje, że właśnie kobiety mieszkające w Ukrainie, one bardzo lubią właśnie i fryzury różne, czesać się ładnie i makijaż sobie robić, więc żeby to tak też być wrażliwym na takie kobiece, ale po prostu ludzkie potrzeby takiej atrakcyjności gdzieś, ale też po prostu higieny i zadbania o siebie. Tutaj jeszcze chciałabym przeczytać jedno pytanie, które mi umknęło. Dzień dobry. Wynajmuję. Tutaj zaraz mi się uda przesunąć. Wynajmuję. Przepraszam, a coś mi się tutaj. Nie chcę to pytanie pojawić. Już mam, wynajmuję. Problemy techniczne. Mieszkanie dwupokojowe i wczoraj po rozmowie dostałem zgodę na udostępnienie jednego pokoju. Teraz przygotowuję do tego mieszkanie i nie wiem, czy powinienem też przygotować rzeczy, środki higieny dla tych osób, czy należy spodziewać się. Ja myślę, że po prostu dobrze mieć jakiś zapas, ale taką dostępność, żeby one po prostu, te osoby jakby same powiedziały, czego im potrzeba i jakby z tego skorzystały na zasadzie takiej dostępności, że to jest po prostu w zasięgu.
ale żeby też nie wymyślać trochę za nich, w takim sensie, żeby nie kupować rzeczy, które po prostu im się nie przydadzą, czy nie będą dla nich użyteczne, żeby raczej może poczekać właśnie na to. My w ośrodkach tak robimy, że najpierw badamy jakby potrzeby, to znaczy jedziemy właśnie do tych rodzin czy kobiet i pytamy, czego im brakuje, co na chwilę obecną właśnie im jest potrzeba, żeby poczuły się właśnie takie no w tej codzienności, w swoich rytuałach, w swoich zaopiekowane. No i tutaj macie Państwo sporo właśnie tych fundacji, które pośredniczą. No, nasza fundacja Polskie Forum Migracyjne jest w takiej dużej grupie, która się nazywa Grupa Granica. I tam jest Homofaber, Fundacja Ocalenie, Chlebem i Solą. No, tych fundacji naprawdę jest bardzo dużo w tej chwili. I one działają od wielu lat. No, Polska Akcja Humanitarna to jest taka najbardziej znana. Natomiast tych właśnie NGO-sowych, mniejszych fundacji jest bardzo dużo, bo tak jak powiedziałam na początku, uchodźcy byli w Polsce i są i będą. I tam można właśnie też szukać tego wsparcia w pomaganiu. W tej chwili są też zbiórki, więc fundacje mają fundusze na to pomaganie, więc jak najbardziej można po prostu się do tych fundacji odzywać. No i teraz też są te w miastach różne takie społeczne. Podobno jest tak, że jakby państwowa pomoc nie bardzo trafia do samorządów, tylko do wojewodów. Ja nie chcę się wypowiadać, bo jakby w tym nie jestem kompetentna, jak te środki państwowe są dzielone, ale na pewno samorządy też uruchamiają swoje różne właśnie fundusze pomocowe. No i po prostu ludzie, to jest dla mnie też niesamowicie poruszające i jakby w tej mojej dzielnicy, gdzie mieszkam, w okolicy, na Facebooku, społeczność, i tak sobie pomyślałam, że w tym nieszczęściu pandemii myśmy się nauczyli właśnie tak też ze sobą na tych różnych facebookowych grupach po prostu pomagania. Pomagaliśmy sobie, będąc na kwarantannie, i po prostu poznawaliśmy się po sąsiedzku, kogo mieszka, komu tam może psa wyprowadzić. No dzisiaj to nie jest zwykłe pomaganie, bo my pomagamy uchodźcom, którzy uciekają od wojny. Więc jeszcze to wsparcie właśnie takie sąsiedzkie, takie właśnie to jest też, myślę, jeszcze bardziej potrzebne, żebyśmy też poczuli, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy tą społecznością, nie wiem, lokalną, na osiedlu, razem, i że pomagamy razem, że to nie jest takie pomaganie tylko w pojedynkę. Ja bym bardzo też marzyła o tym, żeby to pomaganie było coraz bardziej systemowe, żeby móc właśnie jakby tu systemowo działać, i to się trochę dzieje w takim sensie, że właśnie mobilizują się szkoły, nie wiem, nauczyciele gdzieś też w swoim środowisku. No, nasza fundacja będzie szkoliła i już szkoli od bardzo długiego czasu asystentów właśnie, którzy pomagają zintegrować się dzieciom uchodźczym w klasach. Robimy szkolenia dla nauczycieli, jak pracować w klasie z dziećmi uchodźczymi. No, będziemy też na pewno szkolić, jak pracować z dziećmi po traumie właśnie wojennej. To wszystko przed nami. Natomiast no, myślę, że najważniejsza jest też taka wspólnotowość, która się wyzwala w tym, że my mamy potrzebę właśnie razem robienia. To jest też takie niesamowite, myślę, uczucie
takiej siły zjednoczenia. Być może nam to też było potrzebne po tej pandemii, która nas po prostu fizycznie rozdzieliła i nie mogliśmy się, nie wiem, spotykać, nie mogliśmy razem być, świętować. Ja obserwuję, że ludzie w takiej właśnie euforii i radości spotykają się, żeby pomagać, zbierać te wszystkie rzeczy dla uchodźców, organizować im właśnie miejsca noclegowe, że to jest też taka siła bardzo pozytywna, ale taka, z której możemy właśnie czerpać i też się po prostu dzielić tą siłą. No bo tak jak my wszyscy profesjonaliści powtarzamy, że to pomaganie to jest rozkładanie sił na etapy, na kroki, bo daleka droga przed nami i będziemy musieli gdzieś znaleźć siły na to, żeby pomagać wiele lat. Ja mogę powiedzieć, że taka integracja, adaptacja rodziny w środowisku, w którym ona się gdzieś osiedla, zakorzenia, to jest od 3 do 6 lat. No, Francuzi, Włosi, oni mają większe doświadczenie w tym i więcej, że tak powiem, już przerabiali, więc też możemy po te wszystkie historie, gdzieś ich doświadczenia sięgać. Wiele osób ma obawy przed przyjęciem rodzin do domów, obawy przed problemami z późniejszą wyprowadzką. Czy można ich jakoś uspokoić w tym temacie? No, ja myślę, że tutaj no jakby prawnie to ja się nie będę wypowiadać, jak tu się zabezpieczać, bo się na tym nie znam. Natomiast no, myślę, że bardzo ważne jest na początku właśnie gdzieś z góry powiedzenie, na ile możemy taką rodzinę przyjąć, to znaczy na ile jesteśmy w stanie i żeby jakiś czas określić, no nie dalej jak w piątek, jedna z moich podopiecznych, ale z Konga, znalazła schronienie razem z siostrą, bo brat jeszcze jest w ośrodku zamkniętym i czeka na wyjście w jednej z miejscowości pod Warszawą. I, no i ta rodzina bardzo wyraźnie powiedziała, że oni im udzielają schronienia na miesiąc, że jakby przez ten miesiąc jakby mogą mieszkać te siostry, te dziewczyny, bo to 17-19 lat, ale ten miesiąc jest po to, żeby one się zorganizowały właśnie w taki sposób, że po miesiącu znajdą sobie jakieś lokum, pójdą do szkół. Więc to taka umowa, jakby warunki już w momencie, kiedy takie osoby do nas przychodzą, to jest też bardzo ważne nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bo niestety no, dochodzą do nas takie informacje, że czasami rodziny nie dają rady i na przykład odwożą na dworzec zachodni, bo się okazuje, że właśnie nie są w stanie logistycznie. No też trzeba bardzo mierzyć siły na zamiary, jeżeli chodzi o przestrzeń. Zwłaszcza jeżeli przyjmujemy rodzinę z dziećmi. Nie wiem, jesteśmy już, mamy dzieci właśnie w starszym wieku, już się odzwyczailiśmy od małych dzieci. Czy będziemy w stanie to unieść, jak pracujemy online, jak już po prostu no nie mamy jakby takiej przestrzeni, żeby właśnie gościć jeszcze, jak te dzieci będą żywe, głośne, będą potrzebowały przestrzeni, będą co chwilę, nie wiem, być może wchodzić do naszego pokoju czy gabinetu, w którym pracujemy. Czyli no myślę, że to jest bardzo indywidualne, ale ważne jest, żeby rozmawiać na początku samym, jak ich decydujemy się na przyjęcie. No to jest też kwestia odpowiedzialności za tych ludzi. No, odpowiedzialności za naszą rodzinę, nasz system, czy to nie przeciąży, jakby nie będzie zbyt trudne dla nas, ale też odpowiedzialności za te rodziny, które przyjmujemy pod nasz dach, bo my im dajemy dach po to, żeby one się poczuły bezpiecznie, czyli jakby taki minimum poczucia bezpieczeństwa to jest informacja,
możesz mieszkać u nas, dajemy ci właśnie tą przystań, tą bezpieczną, to bezpieczne schronienie na miesiąc. I będziemy cię wspierać w tym, żebyś mógł właśnie dalej podjąć decyzję, co dalej. No, ja też się spotkałam z tym, że czasami rodziny są zbulwersowane tym, że taka rodzina jakby zostaje przyjęta, a oni po 2 dniach mówią, że wyjeżdżają do Berlina. I tak się może zdarzyć, to znaczy oni mają też bliskich jakby w innej części Europy. I jeżeli decydują się na to, żeby właśnie dołączyć do tych bliskich, to jakby my powinniśmy to zaakceptować. I no to jest jeszcze taka kwestia właśnie takiego poczucia, czy my jakby robimy to po to, żeby się nam odwdzięczać, czy my po prostu robimy to dla tych ludzi, przyjmujemy każdy scenariusz i jesteśmy w stanie po prostu gdzieś zaakceptować to, że oni po prostu po, nie wiem, tygodniu, 2 mówią dziękuję i zamykają za sobą drzwi i jadą dalej. Nie oczekujmy jakby wdzięczności i tego, że oni będą po prostu według jakiegoś naszego wyobrażenia działać. Oni potrzebują poczucia bezpieczeństwa i właśnie tego schronienia, ale też bardzo, myślę, to jest dobre, jak się wyzwala w nich właśnie taka potrzeba działania, że zaczynają mieć pomysł, co dalej, gdzieś planują. No, zresztą myślę sobie, że kobiety właśnie ukraińskie mają to do siebie, że one nie będą zbyt długo korzystały z takiej gościnności. One zaraz znajdą pracę, gdzieś będą chciały utrzymać dzieci. Też myślę sobie, że właśnie uruchomiła się też ta społeczność ukraińska, która już tutaj jest od wielu lat, że oni sobie wzajemnie też gdzieś pomagają, pośredniczą w znalezieniu pracy, mieszkania, że to też jest bardzo takie pozytywne i z tego trzeba korzystać. Patrzę na czas, że już nasze spotkanie zbliża się do końca, więc nie wiem, czy tutaj wyczerpaliśmy, pewnie nie, temat. No, jeżeli Państwo będą mieli taką potrzebę i sygnał, dadzą nam, że takie spotkania są użyteczne, potrzebne, to jak najbardziej będziemy je wznawiać, też uruchamiamy ten telefon właśnie taki dyżurny dla wszystkich, którzy przyjmują uchodźców z Ukrainy, że chcemy Państwa wspierać. Bardzo serdecznie dziękuję każdemu z Państwa, każdej rodzinie za to, że pomagacie i wspieracie w tym wojennym czasie i tragedii. I bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania, za Państwa obecność, za to, że znaleźliście czas na to, żeby tutaj do nas dołączyć i że byliśmy też przez chwilę tutaj razem taką właśnie wspólną grupą pomagaczy. Dbajcie o siebie, dbajcie też o swoje rodziny i mam nadzieję do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję serdecznie.